Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Zapraszam wszystkich nowych, jak i starych subskrybentów do obejrzenia tego filmiku. Filmik raczej tutaj będzie skierowany do wszystkich pań, do wszystkich dziewczyn, kobiet, ponieważ chciałam się z Wami podzielić cudownym produktem, który dostałam w ramach przetestowania, w ramach współpracy z Vita Liberata. Jest to puder mineralny, lekko brązujący. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o takie techniczne sprawy, no to oczywiście to jest puder mineralny, dostajemy go w takim tekturowym opakowaniu, 9 gramów. Do tego pudru dołączony jest taki pędzelek Kabuki. Tak się prezentuje sam produkt. Jest on dosyć duży, jeżeli chodzi właśnie o taki mineralny produkt. Możecie zobaczyć. Tutaj ma, to jest plastikowe, twarde wieczko. Odkręcamy, tutaj mamy oczywiście te dziurki, przez które wydobywa się nasz produkt. Pędzelek Kabuki, jaki dostajemy do tego zestawu, jest bardzo przyjemny, bardzo milutki, bardzo delikatny, zakończony takim delikatnym szpicem, co daje nam możliwość fajnego wykonturowania twarzy, jeżeli chciałybyśmy uzyskać właśnie efekt takiego wykonturowania na twarzy. Ten pędzelek jak najbardziej się sprawdza, bardzo przyjemny, bardzo delikatny. Ja to zawsze trzymam ten zestaw w tym pudełeczku i tu sobie po prostu to mieszka. Troszeczkę na temat właśnie tego produktu, na temat tego bronzera, pudru brązującego, właściwie samoopalającego, ponieważ ten puder zawiera technologię Tristal, która daje efekt natychmiastowego właśnie zabrązowienia na naszej twarzy. Możemy ten produkt, ten puder nakładać zarówno jak i na gołą twarz, że tak powiem, czyli na taki dobrze wchłonięty krem, jeżeli chcemy po prostu uzyskać efekt fajnie rozświetlonej, opalonej twarzy. Możemy nakładać właśnie na twarz, po prostu kiedy już krem nam wchłonie się w twarz. Możemy też go nakładać również na podkład i ja przeważnie nakładam go na podkład i daje naprawdę bardzo, bardzo dobry efekt i dłużej się utrzymuje niż jak nakładam go na sam krem, ponieważ podczas jak nakładamy ten puder na sam krem, no to po jakimś tam czasie skóra, tym bardziej na takie teraz ciepłe dni, zaczyna nam się pocić i ten produkt troszeczkę nam się ściera, ale nie robi plam. Natomiast po nałożeniu tego pudru brązującego, pudru mineralnego na podkład, puder utrzymuje się po prostu do końca dnia, dopóki nie zmyjemy sobie po prostu makijażu. Ja tym pudrem teraz maluję ostatnimi czasy klientki właśnie na wesela, na śluby i tak dalej, bo on daje taką przepiękną poświatę takiej opalonej twarzy, bo jak już mówiłam w ulubieńcach, to nie jest typowy bronzer, gdzie mamy bardzo mocno wyrysowane, ostre kontury, jeżeli chodzi właśnie o kolor brązowy, tylko to jest taki bardzo delikatny odcień. Konsystencja tego pudru jest dosyć fajna, ponieważ ona jest troszeczkę taka zbita. Jak się tutaj przypatrzycie, on ma tutaj takie jakby kuleczki. On nie jest taki typowo sypkim pudrem, tak jak mają to właśnie, jak to mają właśnie inne pudry mineralne, gdzie są, czy pudry mineralne, kosmetyki mineralne, które są bardzo mocno zmielone i po otwarciu one się pylą. Tutaj w tym przypadku nic takiego nie ma. Ja troszeczkę żałuję, że odkleiłam sobie po prostu całe tutaj ten papierek przy tym pudrze, bo troszeczkę mi się tutaj możecie zobaczyć, że osypuje, ale to nic, bo ja to zaraz Wam pokażę. O, jestem. Dodatkowo taka ciekawostka, muszę Wam jeszcze powiedzieć, że przy systematycznym używaniu tego pudru na krem, ponieważ nie na krem, jak będziecie systematycznie nakładać ten produkt, ten puder, ten puder mineralny na krem, na twarz właśnie, to stopniowo Wasza cera będzie się opalać, ponieważ ten puder mineralny ma działanie takie samoopalające. Jest to chyba jedyny taki produkt, gdzie spotkałam się z nim ogólnie na rynku i w internecie, gdzie puder mineralny, brązujący może nam dawać efekt takiego samoopalacza. Także to też jest bardzo duży plus. Bardzo, tym bardziej teraz właśnie na lato, jak nie chcemy nakładać na naszą twarz aż taką dużą ilość kosmetyków, a nie każdy lubi się na przykład opalać, to zalecam sobie po prostu wypróbowanie, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli macie może jakąś kartę właśnie stałego klienta, bo te pudry dostępne są w Sephorze. Jest to koszt 170 zł, czyli nie jest to mało,
Ale myślę, że raz na jakiś czas po prostu organizują pewnie jakieś rabaty, promocje na tego typu produkty w Sephora. Tym bardziej jak macie właśnie na przykład kartę stałego klienta w Sephorze, to myślę, że możecie go troszeczkę wyłapać taniej. Ale jeżeli macie możliwość wypróbowania, jeżeli Was kusi ten produkt, to serdecznie Wam polecam, bo naprawdę działa rewelacyjnie. Pędzelek mamy, jak mówiłam, jest troszeczkę tak zakończony takim bardzo delikatnym szpicem. Często wysypuję sobie właśnie tutaj troszeczkę tego produktu. Jak ja już w ulubieńcach mówiłam, ten puder ma taką konsystencję, taką jakby troszeczkę kredową, ponieważ on się nie pyli tak, jak się pylą właśnie te pudry mineralne. On jest troszeczkę taki zbity. Jego jedyną wadą, właściwie to dwie wady, być może pierwsza wada to jest cena, ale myślę, że to są te kosmetyki Vita Liberata, są na tyle po prostu rewelacyjne. Ja zakochałam się w nich, że po prostu na pewno kiedyś w jakieś zainwestuję, ponieważ przerzuciłam się bardziej na takie produkty, które troszeczkę kosztują, ale warto w nie zainwestować, ponieważ wiem, że mnie nie zawiodą. Ok, tutaj teraz pędzelkiem sobie troszeczkę pomiziamy w tym wieczku, żeby produkt, ten puder brązujący wbił się nam między właśnie w te włosie. I zaczynamy przeważnie od zewnętrznej części twarzy, czyli od zewnątrz w kierunku środka. Robimy takimi okrężnymi ruchami, fajnie aplikujemy brązę. Tak również zaleca nam właśnie producent tego produktu. No i zaczynam przeważnie od kości policzkowych, kierując się właśnie okrężnymi ruchami, rozprowadzając, i tak właśnie to wygląda. Bardzo przyjemny pędzelek mi pachnie. Ostatnio myłam sobie ten pędzelek i pachnie ładnie, ale sam produkt, sam ten puder, no nie ma już tak przyjemnego zapachu, bo mi osobiście on strasznie śmierdzi. Pach tak, wyczuwam taki troszkę kwaskowaty zapach, ale wyczuwam też samoopalacz, taki kredowy. Nie wiem, nie mogę Wam tu wytłumaczyć, ale to nie jest przyjemny zapach. Na szczęście on nie czuć go właśnie na twarzy, on się ulatnia zaraz, także to jest żaden problem. Ja sobie troszeczkę tu. Jest taka bardzo delikatna brązowa poświata. Tak jak mówię, to nie jest produkt tako typowo do konturowania, typowy taki bronzer mocny, dlatego ten efekt będzie, nie będzie taki mocny, ale ja zrobię sobie tutaj pół twarzy, abyście mogły tak mniej więcej zobaczyć. Siądę sobie zaraz prosto do okna. Tak wygląda twarz właśnie, gdzie już mamy zaaplikowany ten puder, a tutaj mamy raczej taką, w sumie tutaj ja mam troszeczkę mocno nawet wystające te kości policzkowe, ale tutaj tego nie widać. Możecie tutaj przy nosie troszeczkę, jak mówię, daję na razie na tą jedną stronę, żebyście zobaczyły jakąś różnicę. Moim zdaniem, ja różnicę w telefonie, w lusterku widzę, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu kamera kamera nie odda tego tak dokładnie właśnie, jakbym sobie tego życzyła. Pudrem. Ten puder na twarzy daje efekt takiego bardzo delikatnego satynowego wykończenia, czyli jest to taki naprawdę bardzo fajny produkt na lato, taka no, skóra muśnięta słońcem, że tak powiem. No tutaj nie mam tego produktu nałożonego. Możecie zobaczyć, że jednak widać tą różnicę troszeczkę. Mi się absolutnie podoba ten efekt. Ten puder stał się moim ulubieńcem od ostatniego czasu, odkąd go tylko zaczęłam właśnie testować, ponieważ naprawdę to jest produkt idealny właśnie na lato. Myślę, że to jest za lekki produkt do nakładania go jesienią, zimą, kiedy mamy, kiedy ta skóra jest blada, bardziej wolę takie mocniejsze, wykonturowane policzki i tak dalej. Natomiast na lato, jak rzadko używamy kosmetyki, ponieważ ja na co dzień stosuję bardzo delikatny makijaż, nie nakładam już takich mocnych cieni i tak dalej, to da naprawdę bardzo ładny efekt. Ale osobiście, słuchajcie, mi się bardzo podoba, widzicie teraz, tutaj mam centralną część twarzy jaśniejszą, tutaj mamy troszeczkę mocniej wykonturowane, mamy jakiś taki efekt właśnie skóry muśniętej słońce, jak mówię. To nie jest w żadnym wypadku bronzer taki do mocnego konturowania, ponieważ to daje naprawdę bardzo delikatny efekt, możecie zobaczyć.
jak to wygląda, bardzo zdrowo, bardzo naturalnie. Mi się ten efekt absolutnie podoba i po prostu to jest mój ulubieniec. Także dajcie znać, co sądzicie o tym produkcie, jak to się prezentuje na mojej twarzy. Mi się naprawdę bardzo ten efekt podoba, to jest taki naprawdę zdrowo wyglądający efekt. Także każdemu serdecznie polecam, jeżeli szukacie jakiegoś takiego, a muszę to wsypać tu z powrotem, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Także jeżeli szukacie jakiegoś produktu, który da Wam taką piękną, opaloną twarz, a nie lubicie się opalać na słońcu, bo ja osobiście się nie lubię opalać na słońcu, no to serdecznie Wam polecam zainwestowanie w ten puder, ponieważ dodatkowym plusem, że on jeszcze opala naszą twarz delikatnie, stopniowo, nadając efekt właśnie opalonej twarzy, bo jak mówię, ma działanie samoopalające, to po prostu rewelacja. Tak się prezentuje właśnie ten puder na mojej twarzy. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy może znacie kosmetyki Vita Liberata. Jeżeli nie, to zachęcam Was do wypróbowania. Pamiętajcie, że możecie je dostać właśnie w drogeriach Sephora. Także ja się z Wami żegnam. Tak się prezentuje właśnie ten puder.